Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Pewny, że zostaje? Dziękuję za tą deklarację prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, który oceniał pracę moją. Ale deklaracje prezesa PSL-u nie muszą być deklaracjami premiera. I to potwierdzenie naszego udziału w rządzie po stronie PSL-u w niezmienionym składzie, ale zawsze decyduje na końcu premier, który przedstawia prezydentowi listę do powołania. Podobno był pomysł premiera, czy pani premier, żeby pana gdzieś przesadzić na tych ministerialnych stolcach. Nie było ze mną takiej rozmowy na żadnym etapie. Ale słyszał pan coś na ten temat? Takie sygnały chodzą od wielu, wielu miesięcy, ale jest miejsce i zadań do wykonania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i o tym tylko była rozmowa. Czy wy, ludowcy, wiecie cokolwiek o tym, jak ten rząd będzie wyglądał, czy to dla was też jest zagadka i tajemnica? Wiemy bardzo dużo. Najprawdopodobniej wicepremierem będzie Janusz Piechociński, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, ministrem rolnictwa Marek Sawicki. A kto na przykład szefem dyplomacji? To jest ta część, która zależy od Platformy. My dość szybko podjęliśmy decyzję w PSL. Dlatego pytam, czy coś wiecie? Rozmowy pani marszałek od kilku dni prowadzi, kiedy została desygnowana na premiera i ma tutaj pełne prawo decydowania po stronie Platformy. No, to jest normalne w koalicji. Cieszymy się z tej współpracy, gdzie jest pokazane, za co my odpowiadamy, za co odpowiada Platforma. Pytanie do polityka PSL-u. Czy ludowcy poprą komisję śledczą, która zbadałaby aferę podsłuchową po wczorajszym umorzeniu śledztwa przez prokuraturę? My nie jesteśmy zwolennikami komisji śledczych. I to mówimy od początku. Mówimy, to no, ale nie może jest, w tej sprawie to akurat... nie jest komisja śledcza, to nie jest najlepsze rozwiązanie. To jest spektakl medialny, który nie przynosi wyników w postaci rozwiązania problemu. No ale przynajmniej pozwala przyjrzeć się jakiejś sprawie, w której zamieszane są rządzący, prokuratura, no i jest coś na rzeczy. Często w tych wszystkich komisjach śledczych skupialiśmy się na didaskaliach, nie na fundamentalnej sprawie. Ważniejsze były jakieś potyczki słowne pomiędzy tymi, którzy stawali przed komisją, a ci, którzy zasiadali w komisji. To nie jest spektakl ważny dla Polaków. Dla Polaków są ważne rzeczy, które się dzieją w rodzinach, w gospodarce, w miejscach pracy. Myśli pan, że wyjaśnienie afery podsłuchowej nie jest ważne dla Polaków? Wyjaśnienie jest ważne, ale robienie spektakli, rozgrywanie, przekomarzanie się. Naprawdę Polacy komisjami śledczymi są zmęczeni. Oni chcą efektów i po to jest niezależna prokuratura, która ma ostatnio podnosić. To ich tak nie męczycie tymi komisjami śledczymi, bo komisji śledczej od 3 lat w tym Sejmie żadnej nie było. Ale czuje pan redaktor, odczuwa pan brak komisji śledczych? Nie, ale aczkolwiek uważam, że aferą podsłuchową jakaś komisja śledcza mogłaby się zająć. To jest znacznie bardziej niż WSI. To jest bardzo dobra komisja do tego. Komisja do spraw służb specjalnych. I PSL od dawna mówi, nadajmy uprawnienia komisji śledczej komisji do spraw służb specjalnych. No to teraz o sprawach, które na pewno Polaków interesują, czyli o zobowiązaniach starego premiera. Czy nowy rząd bierze na siebie zobowiązania starego premiera? Jest ta sama koalicja, więc czy warto... podwyżka emerytur, warto 36 zł, większe ulgi na dzieci, to na 100%. O tych konkretach to oczywiście jak najbardziej waloryzacja 36 zł, kwotowo-procentowa i ulgi dla dzieci, wreszcie dla wszystkich, którzy płacą PIT. I tak to dwoma pomysłami, 2 miliardami opędzicie 2 rządy i 2 premierów. Nie chodzi o to, tylko tamte pomysły musiały paść w tamtym momencie, ponieważ przygotowaliśmy projekt budżetu i to musieliśmy ująć w projekcie budżetu. Bardzo dobrze się stało, że każdy z ministrów też miał szansę nakreślić swoje propozycje. A pamięta pan jeszcze takie pomysły, które padły 3 lata temu w expose i nic z nimi do dzisiaj się nie wydarzyło? Pamiętam te pomysły, które padły i większość z nich, większość jest z nich 3 lata temu padły i zostały zrealizowane. Mówię o zmianach dotyczących właśnie też waloryzacji, o zmianach dotyczących emerytur. A co z reformą emerytur górniczych? A propos emerytur. Znaczy, panie redaktorze, ten rząd i ta koalicja zrobiła najwięcej w obszarze emerytur. No ale i emerytury pomostowe, emerytury, i zmiany podwyżka wieku, i trudne decyzje. Zastanawiam się, dlaczego każecie przeciętnej polskiej kobiecie pracować 7 lat dłużej, a reforma emerytur górniczych zapowiedziana w expose 3 lata temu rozpłynęła się jakoś we mgle. Dzisiaj w górnictwie mamy do rozwiązania poważny problem. I to jest wyzwanie w tym obszarze, moim zdaniem, najważniejsze. Panie ministrze, ale my zawsze mamy do rozwiązania w górnictwie poważne problemy. Od 25 lat słyszę, że mamy poważne problemy w górnictwie. Teraz, szczególnie w węglu kamiennym, jest sytuacja, która wymaga skupienia wszystkich wysiłków w tym obszarze na uratowaniu, na stworzeniu lepiej funkcjonującej kompanii węglowej i to jest główne zadanie w obszarze górnictwa. A ja mam poczucie i myślę, że nie tylko ja mam takie poczucie, że górników to wy się po prostu boicie. Panie redaktorze, no ciężko mówić, że ten rząd boi się jakiejś grupy, bo mundurowi to też bardzo zdyscyplinowana grupa. Tak, policjanci, żołnierze czy strażacy, oni mają zmiany w emeryturach
emeryturach największe w historii Polski. Tyle, największe panie ministrze, w historii. Pierwszy nie dotknęliście... raz wiek emerytalny wprowadzony w służbach mundurowych. Panie ministrze, pierwszy ale tymi zmianami, pozwoli pan, że pan przerwę, tymi zmianami nie dotknęliście tych funkcjonariuszy, którzy już są w służbie, tylko tych, którzy do służby wchodzą. A zatem ale... było to dużo łatwiejsze, niż gdyby objąć tymi zmianami wszystkich. Zmiany w zwolnieniach lekarskich dla mundurowych dotknęły wszystkich. I też były duże protesty. Naprawdę nie brakuje odwagi w trudnych decyzjach. Zmiany w zwolnieniach lekarskich, a 7 lat dłużej do emerytury, to tylko 7 lat nie jest dzisiaj, tylko 7 lat jest w 2040 roku. A co się stało z pomysłem podatku dochodowego dla rolników? Też zapowiedziane w ekspoze. A tutaj PSL ma troszkę inne zdanie. PSL nie jest entuzjastą tej propozycji, ponieważ uważamy, że rolnicy, którzy mają gospodarstwa dochodowe, gospodarstwa towarowe, już dzisiaj są płatnikami VAT-u, bo tworzą firmy. A jest część, grupa socjalna, która wymaga wsparcia. Nie po to, żeby... to nie dotyczy tylko wsparcia indywidualnego rolnika, tylko żeby kupić chleb. Bo i dopłaty bezpośrednie, i system osobnych ubezpieczeń rolniczych jest po to, żeby każdy z nas mógł kupić żywność. No to jeszcze jedno wspomnienie sprzed lat. Dokładnie 7. Bardzo proszę. Przez ostatnie 2 lata z kraju wyjechało za chlebem prawie 2 miliony Polaków. Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Tak obiecywał 7 lat temu Donald Tusk. Nie wracają, nie zamierzają wrócić i coraz więcej osób bierze pod uwagę emigrację. Ale też nie powiększyła się znacząco grupa osób, które wyjechały. Te 2 miliony utrzymuje się od 7 lat. I co się wydarzyło rok po przejęciu rządów przez Platformę i PSL? Największy kryzys gospodarczy na świecie. Od 6 lat działaliśmy w warunkach kryzysowych. Teraz zmienia się sytuacja na rynku pracy. 100 tysięcy mniej osób bezrobotnych do 25 roku życia. Ale czy to jest tak, że po tych 7 latach rządzenia tej koalicji i po 3 latach pańskiego ministrowania będzie pan miał odwagę, żeby powiedzieć, że ta sprawa jest nierozwiązywalna, że te 2 miliony, czy 2,5 miliona, czy 3 miliony Polaków właściwie z tej emigracji już nigdy nie wrócą? Wchodząc do Unii Europejskiej zdecydowaliśmy się też na swobodny przepływ osób. I tego bardzo bronimy w Unii, bo są kraje, które by chciały to ograniczyć. Polska nie chce tego ograniczać. Gdybyśmy naszym rodzicom dali paszporty 30 lat temu, to, czy 40 lat temu, to z Polski wyjechałoby nie 2 miliony, ale 20 milionów. Trzeba zachęcać Polaków do powrotu. Cieszę się, że wyjechało teraz tylko 2 czy 3. Nie cieszę się, tylko mówię, co zmienia się, jak są otwarte granice i możliwość wyboru, gdzie się mieszka, gdzie żyje, gdzie się pracuje. Będziemy robić wszystko, żeby zachęcać Polaków do powrotu. To może zrobić tylko rozwój gospodarczy, wzrost konkurencyjności. Ale niewiele jest Polska w stanie z tym zrobić. Jest wiele w stanie zrobić, ponieważ jest wiele w stanie. No to dlaczego, skoro jest wiele w stanie, to nic nie robi? Bardzo szybko, bo to jest proces rozłożony na lata. To jest proces rozłożony na dekady. Podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki, wzrost płac, bo on będzie decydował o przyciąganiu. Tak, tylko że ci, którzy wyjechali 5 czy 7 lat temu, już mogą tych dekad nie dożyć. Zmian. Panie redaktorze, długość życia w Polsce, w Europie się zwiększa. Dajmy sobie szansę. To jeszcze pytanie od słuchacza, pana Macieja. Co z wprowadzeniem płacy minimalnej godzinowej dla wszystkich rodzajów umów? Są projekty w parlamencie, nad którymi będziemy pracować. Ale słuchacze nie chcieliby projektów, tylko chcieliby gotowej płacy minimalnej godzinnej. W umowie o pracę, i czy to na czas określony, czy na czas nieokreślony, stawka minimalna godzinowa już dzisiaj jest. Trzeba rozwiązać problem związany z umowami zleceniami, który nie jest prosty, bo to jest umowa między stronami. Badania opinii publicznej mówią, że Polacy chcieliby, żeby to było około 15 zł za godzinę. To prawdopodobne? No, dzisiaj z tych wyliczeń to jest około 10 zł. Czyli o 15 zł nie ma co marzyć. Około 10 zł, trzeba szczerze to powiedzieć. Minister pracy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.